Siema. Chciałem jeszcze jeden krótki filmik wrzucić na koniec lutego, tak, mamy teraz, który ma tylko 28 dni. Chciałem się podzielić tylko taką jedną małą refleksją, bo kilka dni temu wyszedł film na kanale Corbett Report, który tutaj on jest, dotyczy takiego podsumowania prezydentury Donalda Trumpa. Oczywiście Corbett Report jest takim, to jest w mojej opinii bardzo taki ogarnięty gość. On jest Kanadyjczykiem, mieszka w Japonii, nie wiem co on tam robi. Ja od niego też czasem coś tam czerpię, powiedzmy, zwłaszcza przy tym filmie o inkluzji trochę zaczerpnąłem, bo on bardzo dobry research robi i naprawdę widać, że gościu dosyć głęboko zajrzał do króliczej jamy. No i teraz pokazał się film właśnie o Trumpie, a ja z mojej strony zrobiłem kiedyś film o Donaldzie Trumpie pod tytułem Donald Trump to następna pułapka, nowy projekt elit. I w tym filmie, ten film był taki dosyć bardzo autorski, bo nie był inspirowany jakby żadnymi innymi youtuberami z zagranicy czy coś, tylko sam jakby na to wpadłem, na ten pomysł, że to było krótko po wyborach, jak Trump wygrał wybory. No i nie mogłem zrozumieć tej strasznej nagonki na Trumpa we wszystkich krajach praktycznie, znaczy w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Polsce. Wszyscy kpili, naśmiewali się z niego jak kiedyś z Lepera, nie wiem czy pamiętacie. No i mnie to bardzo dziwiło, bo to jednak jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej Niemcy są zobowiązani do no, takiej podległości, zwłaszcza media niemieckie po wojnie. Kiedy alianci wkroczyli, zajęli Niemcy, to zamknęli wszystkie media, wszystkie gazety. Nie wiem, jak to tam z radiem było, ale gazety pozamykali i żeby te gazety mogły się ponownie otworzyć, musieli takie lojalki podpisywać. Znaczy musieli się zobowiązać, że nigdy nie będą krytykować Stanów Zjednoczonych. No tak się mówi w Niemczech, że to trwa do dzisiaj, że jakbyście chcieli się zatrudnić na przykład w Axel Springa w wydawnictwie, to musicie podpisać taką lojalkę, że nigdy nie będziecie krytykować Stanów Zjednoczonych i jeszcze takiego jednego małego państewka tam. Nawet w sieci widziałem wzory takiej lojalki, ale tam ktoś później w komentarzach pisał, że tam coś się nie zgadza z adresem, że to prawdopodobnie jest jednak podróba, ale tak czy siak generalnie jest uważana, taka jest powszechna jakby tajemnica Poliszynela, że zatrudniając się w jakichś dużych niemieckich wydawnictwach, musisz się zobowiązać do lojalności wobec Stanów Zjednoczonych. No i nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nagle wolno kpić z amerykańskiego prezydenta? No i przyszło mi jakby do głowy, że to jest zaaranżowane, to tak ma być. To jak to mówi, plan alchemików. Ja wiem, że to tam jakieś szurostwo, znowu teorie spiskowe, no ale... Znaczy problem w tym, że ja zacząłem wątpić. Pod koniec kadencji Trumpa zaczęło mi się wydawać, że no myliłem się bardzo z tym filmem, że to całe zło jest jednak po stronie lewicy, tych demokratów amerykańskich, a Trump próbował jakoś z tym rzeczywiście walczyć. Chciałem nawet jakoś zająć stanowisko jakieś takie oficjalne na kanale, że się przyznaję, że się w tym filmie myliłem. No ale właśnie teraz, kilka dni temu wyszedł ten film tego Corbetta Reporta i on jakby potwierdza to, co ja przypuszczałem w tamtym filmie. On tutaj pokazuje, to troszeczkę mi teraz będzie jakoś nieporadnie pokazać, bo to nie jest player z YouTube, bo ten film zniknął jakoś, ja widziałem ten film na YouTube, ale już go na YouTube nie ma, bo na YouTube jest kanał tego Corbetta, ale te jego filmy często znikają, zwłaszcza jak tam robi jakieś o szczepionkach, czy coś. No i w tym przypadku ten film też zniknął i też nie wiem za bardzo, czy mogę go tutaj pokazywać, ale tutaj chodzi generalnie o to, że uwaga, może być głośno. Corbett Report.com. Welcome back, ladies and gentlemen. No to jest ten pan i on tutaj sobie troszeczkę robi jaja właśnie z wyborów. Ten player jest strasznie niefajny. Tu przy okazji ten cytat pewnie wielu was zna, tylko ja nie wiedziałem, że on pochodzi od Emmy Goldman. To jest taka dawna anarchistka, pisarka. Gdyby wybory mogły coś zmienić, zostałyby zakazane, się generalnie mówi, ale tutaj jest napisane, byłyby nielegalne. No to trochę mniej sensu ma. Ale tutaj właśnie on bardzo fajnie zestawia. Tutaj widzicie w prawym górnym rogu, że mówi, co mówił Trump jako kandydat, czyli kandydat Trump, a później co mówił jako prezydent Trump. No i to się zaczyna. Mr. Nice Guy.
To się zaczyna od Hillary Clinton, gdzie on obiecuje, że on ją wsadzi do więzienia. With the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Tak, i tu już chwileczkę później widzicie, jak on jako prezydent na jakimś bankiecie wyraża się z wielkim szacunkiem o rodzinie Clintonów. When I heard that President Bill Clinton and Secretary Hillary Clinton was coming today, and I think it's appropriate to say, and I'd like you to stand up. Prosi nawet ludzi, żeby wstali, żeby przywitać Clintonów. Dalej mówi o tym, że Trump obiecywał wysuszenie bagna. Well, but at the very least, I mean, at least he drained the swamp, am I right, guys? Drain the swamp. We're gonna drain the swamp of Washington. We're gonna have fun doing it. We're all doing it together. No właśnie opowiada, że wysuszy bagno z... Bagno, waszyngtońskie bagno wysuszy, a już później, no to już trzeba się troszeczkę znać. Opowiada tutaj, jakich ludzi nominuje, na jakie pozycje i no... Wynika z tego, że Corbett też mówi, że po prostu zastąpił stare bagno nowym, innym bagnem i nic więcej się nie zmieniło, tak? Former New York City Mayor Rudy Giuliani. She is strong, and when it comes... Tak, pokazuje kilka postaci. Ja tych postaci nie znam, także się nie będę wypowiadał. Tu pewnie Andy Hojski by lepiej wiedział, co tu się dzieje. NATO is... Tutaj dalej widzicie, jak Trump obiecuje, znaczy mówi, że NATO jest przestarzałe i bezużyteczne i przestarzałe. To są chyba polskie tłumaczenia wyrazu obsolete. Obsolete, it's old, it's fat, it's sloppy. And I said it's obsolete. And it is, it's obsolete. But he asked me about NATO, I said it's obsolete. Recently, I have said that NATO was obsolete. No i teraz będziecie wiedzieć, jak mówi, że jednak nie jest obsolete. Jak już tu widzicie, że jest jeszcze kandydatem, a teraz będzie napisane, że jest prezydentem. I said it was obsolete. It's no longer obsolete. No już nie jest dłużej obsolete. He brought the troops home. He ended all those. Tak, i dalej jest jeszcze gadka o wojnie w Iraku, że Trump mówił, że ta wojna jest bez sensu. Useless, stupid wars in the Middle East. And look at the mess we have. We've destabilized the Middle East. No a tutaj chwilę później już jako prezydent nie dość, że tam zrobił ten atak rakietowy na Syrię. Chociaż to był w ogóle pierwszy raz, kiedy lewackie media go zaczęły chwalić. Nie wiem, czy to pamiętacie. To jest dosyć ciekawe, tylko że też teraz nie chce mi się tego tam szukać i pokazywać, ale oni zachwalali te rakiety, że wyglądały jak jakieś arcydzieła. Z drugiej strony tam były też teorie spiskowe, że tych rakiet oni chyba wystrzelili 50 ileś, a tam były w Syrii stacjonowane te baterie tych ruskich SS-300 chyba, tej obrony przeciwlotniczej i one są wyposażone, że nie pamiętam, chyba w 36 albo 24 rakiety i dokładnie o tyle rakiet za mało podobno spadło na Syrię. Oni tam w tym ataku zniszczyli chyba tylko jednego albo dwa MiG-21, także to są takie tam ruskie samoloty z lat chyba jeszcze 50. albo 60. Takie w sumie drugie odwrotowce po tych MiG-15, które jeszcze brały udział chyba w wojnie w Korei czy w Wietnamie. Później jeszcze słyszałem takie teorie spiskowe, że Trump tym atakiem chciał pokazać generałom z Pentagonu, że armia jest słaba. No mnóstwo takich różnych teorii tam było na ten temat, ale to już i tak jest dawno i nieprawda i nie ma się co tym przejmować. No tylko tu chodzi jeszcze o to właśnie, że on obiecywał, że wycofa wojska, a tu chwilkę później mówi, że szybkie wycofanie wojsk, skutki, konsekwencje szybkiego wycofania wojsk byłyby przewidywalne i jakieś tam... Obviously the war in Iraq is a big fat mistake, all right? Tak, że wojna w Iraku była wielkim, tłustym błędem. The consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. No, że przewidywalne i nieakceptowalne konsekwencje szybkiego wyjścia. Także widzicie, że jednak no Trump był rzeczywiście chyba. Znaczy, chodzi mi o to, żeby się wam pochwalić. Sorry. Wiem, że się nie wolno chwalić. Ale że w filmie, gdzie myślałem, że to był chyba mój największy błąd, okazuje się, że może nie. Że może rzeczywiście nawet tak sam z siebie dobrze to przewidziałem.
czy tam przejrzałem to. Dobra, to tutaj, aha, jeszcze jedna rzecz jest fajna, którą wam chciałem pokazać. Tutaj Corbett przytacza cytaty, no tam jeszcze jest trochę takich elementów różnych, tam się naśmiewa trochę z Trumpa. Na pewno fajny filmik, jak się zna język. Nie wiem, czy mi się będzie chciało to w całości oglądać. Ale tutaj właśnie przechodzi do cytatów z książki pod tytułem, po polsku to jest chyba Autostopem przez galaktykę. To jest też taka dosyć kultowa książka. Tu Corbett nawet mówi, że jeśli nie znasz tej książki, to on nie wie, czy będziemy mogli być przyjaciółmi. No i tutaj podaję przykład jakiegoś, to ja już tej książki nie pamiętam, ja ją chyba kiedyś dawno czytałem. Tutaj pokazuję przykład jakiegoś tam prezydenta galaktyki, który się nazywał, Boże, Beeblebrox. I tu zaraz przejdę do o co chodzi. I zobaczycie, że to można przełożyć również na Polskę. Tutaj chodzi generalnie o to, że najważniejszymi walorami prezydenta absolutnie nie są jakieś umiejętności. Szkoda, że to kółko tutaj się pokazuje, że nie mogę zatrzymać bez tego kółka. No, że prezydent jest wybierany przez kogoś i jego najważniejszymi cechami, umiejętnościami nie muszą być umiejętności zarządzania, prowadzenia, przywództwa, przywództwo, tylko chodzi o to, aby ściągał na siebie wściekłość ludu, że jego zadaniem nie jest dzierżenie czy sprawowanie władzy, tylko odciąganie uwagi od prawdziwej władzy. I to jest właśnie to, co się mówi, że te wszystkie Kaczyńskie, Tuski, że to są takie teatrzyki, które tylko odciągają naszą uwagę od tych, którzy naprawdę sprawują władzę. I teraz jak widzicie ten cały COVID reset i to wszystko, no to przynajmniej jeden stopień wyżej są te organizacje tych całych tam globalistów typu Światowe Forum Ekonomiczne. I zabawne jest, że oni się już w ogóle z tym nie kryją. Mnie śmieszy nawet, że ludzie cały czas jeszcze mówią, mieszasz ludziom w głowach tymi teoriami spiskowymi. Już nie ma, ktoś napisał nawet, ty już nie masz o czym filmów robić, bo już nie ma żadnych teorii spiskowych. Wszystko okazało się prawdą. Nie wiem, jakie jeszcze spiski można wywęszyć. Oni się już z niczym w ogóle nie kryją. To by było w tym temacie na razie na tyle, bo inna rzecz, tutaj będę musiał chyba mimo woli zrobić reklamę dla jakiegoś innego kanału. Otóż oglądałem sobie tam parę filmów na kanale, gdzie to jest, tak, Maciej Wieczorek, ekspert w Bentleyu. I od tego czasu, zawsze jak nastawię sobie do snu jakiś film na YouTube, jak się budzę, zawsze leci ekspert w Bentleyu. No i jak mówi tutaj Stanisław Michalkiewicz, może nie ma przypadków, tylko są znaki. No i tak sobie pomyślałem, ostatnio chyba w tym najnowszym filmie, on gdzieś tutaj mówi, że... Znaczy on generalnie doradza ludziom, pewnie wielu was go zna i tak, a jak nie, no to jest dosyć wartościowy ten kanał. Także no, jeżeli ktoś nie zna tego kanału, to w nim, ja na początku myślałem, że tam chodzi tylko o to, jakieś tam inwestuj w złoto, albo w bitcoiny, albo złoto, albo bitcoiny, takie rzeczy, których już praktycznie też nie można słuchać. Chyba, że ktoś się bardzo tym interesuje. Ale to jest troszeczkę inne, tam facet popełnił jakieś błędy w młodości, typu, no zadłużył się strasznie na ponad milion i... o własnych siłach jakoś się z tego wykaraskał i teraz swoje doświadczenia przekazuje innym. I uważam, że to jest bardzo dosyć wartościowy ten. Znaczy nie jestem nawet zły na YouTube'a, że mi przy każdej pobudce tutaj to puszcza. I w tym jednym filmie gdzieś on tutaj mówił, że on lubił kiedyś oglądać tego gościa z London Real. Tutaj się nawet pokazuje chyba reklama, bo oni teraz dużo reklamy robią. No on też jest taki motywujący tam i tak dalej. Ale chyba odkąd London Real zrobił wywiad z Davidem Icke'em, jakby poczuł na własnej skórze, jak wygląda cenzura w tych całych mediach społecznościowych, YouTube'ach i tak dalej. I strasznie się jakby oburzył. To było dla niego wielkim szokiem, że nagle jego, że oni nawet jego cenzurują. Gdzie on przecież mówił, że drogi Davidzie, nie zgadzam się ze wszystkim, co ty mówisz, ale zawsze będę walczył o to, abyś mógł się wypowiedzieć. No... YouTube tego tak niestety nie widzi. No i ten gość jest strasznie oburzony i teraz tam wielce walczy o jakieś wolności i tak dalej. A ten tu Wieczorek mówi, że on no, lubił go oglądać, ale jakby my to wszystko już wiemy, tak? Co się dzieje i słuchać tego w kółko to jest takie toksykujące dla nas.
I mi się też wydaje, że to gadanie o tych szurostwach, o tych wszystkich teoriach spiskowych i o tym, jak to jest strasznie, jest jakieś takie dołujące. I mi się wydaje, że będę chyba jednak szukał jakichś pozytywnych cech w tych wszystkich resetach, ale z drugiej strony jednak mam wrażenie, że jak my nie będziemy stawiać oporu, to się będzie ciągnąć i ciągnąć, bo teraz się tutaj zaczęły pokazywać jakieś reklamy Billa Gatesa, nie wiem czy to... Jakaś taka reklama Billa Gatesa leciała ostatnio, że on wymyśla jakiś patent, że on w ciągu tygodnia 20% społeczeństwa na całej Ziemi przetestuje. I znaczy ja mam wrażenie, że jemu jakby puściły zwieracze, tak wulgarnie mówiąc. Że on zobaczył po tym, co dotychczas się działo, że on jest absolutnie bezkarny, że jemu wolno wszystko, że ciemny lud to wszystko kupuje, co on sprzedaje tam. I no, w tych innych krajach jest dosyć mocny opór, nie? Z tego co słyszałem tam w Holandii, no, w Grecji to tam protestują z powodu jakichś reform w szkolnictwie. Ale w takich krajach zachodu tam trochę się dzieje, trochę oporu się dzieje. No i tutaj u nas tylko to kaszubskie weto, góralskie. No kaszubskie też jakie jest, chyba jest jakieś, ale góralskie. Kaszubskie to będzie chyba w latem bardziej. No ale teraz było to góralskie weto. To jest w sumie jedyna forma oporu, a ja tak, teraz słońce wychodzi, ciepło się robi, ja nie wiem jak długo my mamy jeszcze chodzić w tych, wiecie. Ja zauważyłem, że tak no, trochę ludzi już tak się nie chce nosić tego, nie? U mnie na dzielni. Podsumowując krótko, no jak będzie jakieś emergency, czy krótko podsumowując, dobra, podsumowując krótko, jakby na razie nie ma już żadnych spisków, o których można by było mówić. Następny film, który przygotowuję, bo już tutaj w sumie miał już być, ale jakby dokopałem się jeszcze takich fajnych, ciekawych rzeczy i troszeczkę dłużej potrwa, ale to nie będzie nic, co jakoś tam mocno urywa tyłek. To będzie dalej troszeczkę coś o tych dronach, tam o tych technologiach, ale troszeczkę bardziej w kontekście wyścigu tam Chin z Amerykanami. Taki spokojny, fajny filmik, ale ciekawy. No nie za długi pewnie będzie. No co jeszcze takie jest spiskowe? Powiem wam, no coś z tymi Chinami, może taka bardzo daleko idąca teoria spiskowa moja, która mi się tak trochę składa w głowie, jest taka, że nie wiem czy pamiętacie, ale w tym filmiku z tej agendy 2030 tam z Światowego Forum Ekonomicznego, tam mówią, wyobraź sobie świat, w którym Ameryka już nie będzie dalej jakąś tam hegemonem czy coś. Ten filmik, w którym tam mówią też, że nie będziemy mieli nic, a będziemy najszczęśliwsi na świecie. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest jakoś tak, że Ameryka jest globalistą jakimś takim cierniem w oku. Bo to jest jednak kraj, który symbolizuje jakąś taką wolność, indywidualność, każdy może posiadać broń. Im się pewnie nie chce tam zabierać, tym jakoś ciężko im pozabierać tą broń tym wszystkim ludziom, więc ja się zastanawiam, czy oni przypadkiem nie chcą no jakoś tak doprowadzić Amerykę do upadku. Z jednej strony przez chaos wprowadzany przez te całe polityczne przemiany, z drugiej strony może coś jest na rzeczy z tym głodem, bo mówiłem, że Amerykanie sprzedają całą paszę do Chin. Że amerykańscy rolnicy tam martwią się, biją na alarm. I jeszcze wam powiem coś, dostałem takiego na Messengerza, gościu do mnie napisał, oczywiście nie wiem czy to coś w tym jest, czy ktoś sobie jaja robił, czy ktoś naprawdę poważnie to pisał, no ja bym raczej tendował do tego, żeby, no to dla mnie to jakieś tam wiarygodne, no w jednym filmie mówiłem o tej firmie doradczej jakiejś Bale & Company. Ja tam nic nie wiem o tej firmie, poza tym, że ona zarabia 4,5 miliarda dolarów za jakieś doradztwo, doradza jakieś największe firmy tam w amerykańskiej gospodarce. No i ciekawe było, że ona się nazywała KGB wśród konsultingów, bo tam wszyscy mają jakieś pseudonimy, klienci mają tylko numery i tak dalej. Jakiś gość do mnie napisał, że z tym Bale & Company jestem już na dobrym tropie. A ja mu odpisałem, czy mógłby mi coś napisać więcej o tej firmie. A on mi napisał, że mógłby, ale poszedłby wtedy siedzieć. Ale jedyne, co on mi może powiedzieć, to to, że teraz wszyscy uciekają do Chin. Czy się przyprowadzają do Chin, coś takiego. No i ja też zauważyłem ostatnio, że co bym nie robił, gdziebym nie wsadził kija, to wszędzie mi wyskakuje Singapur. Ja wiem, że Singapur to nie całkiem Chiny, ale tak... blisko. W ogóle śmiesznie Singapur wygląda. Nie wiem, czy widzieliście. To jest jakieś takie małe... Wszystko jest takie niskie i tylko ten firtel bankowy. To jest taki jakby praktycznie monolit. Taki wieżowiec przy wieżowcu.
Zobaczcie, a zresztą przecież można zobaczyć, tak? Bank, nie, to jest Financial District, no ale to Bank Didor, może być Bank District. Które tego tak nie widać dokładnie. O, tu, na tym zdjęciu to dosyć dobrze widać. To jest taki typowy budynek właśnie dla Singapuru. Tu już pewnie przygotowują się na lądowanie dronów pasażerskich. Ale widzicie, że to jest wszystko takie niskie, a ten Bank District jest taki po prostu skupisko wielkich wieżowców. Znaczy, to nie ma teraz nic wspólnego z teoriami spiskowymi, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby teraz takim hegemonem światowym są Stany Zjednoczone. A co będzie, jak oni doprowadzą Stany Zjednoczone do upadku i takim hegemonem staną się Chiny? To będzie mniej wesołe, moim zdaniem, niż jak Ameryka była hegemonem. Bo ja tutaj gdzieś miałem artykuły, chyba z jakiegoś Jerusalem Times czy coś, gdzie oni uważają normalnie, że Chiny są dojrzałym państwem faszystowskim, że ten model chiński to tak naprawdę jest faszyzm. O tym chciałem zrobić właśnie osobny filmik, tylko też się boję, że znowu mi go tam ocenzurują, wywalą albo zdemonetyzują, whatever. Że to, że na świecie się dzieje jakaś tam rewolucja komunistyczna, to chyba nie tak całkiem. Może tak dla plebsu, ale z tyłu to raczej to jest faszyzm. Tak, bo tak dużo się zastanawiam nad tymi systemami, tak słucham, co tak ludzie gadają. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy całe życie się tymi rzeczami, tymi ustrojami jakby zajmują naukowo. A ja jestem oczywiście tylko takim laikiem, który tak po łebkach tam sobie chodzi. Ale mi się wydaje, że najważniejsze są te czynniki gospodarcze w komunizmie i w faszyzmie. Że w komunizmie chodzi o to, że zabiera się wszystko, zabiera się wszystkim własność prywatną, która przychodzi na państwo i państwo wszystkim zarządza. A w faszyzmie jest tak, że państwo stapia się z największymi koncernami, przemysłowcami, tak jak to było za Hitlera, tak? No to, co oni dzisiaj tak reklamują jako public-private partnership, czyli partnerstwo prywatno-publiczne. Na przykład Slavoj Žižek, który jest marksistą. Ja znalazłem w ogóle ten cytat i mam go gdzieś zapisane, tylko... And that's the paradox of China today. The Communist Party is the best manager of capitalism and protector against workers. Który kiedyś był w ogóle opozycjonistą, a teraz jest jakimś ulubieńcem w ogóle na Harvardach, wszędzie robi prelekcje, nie wiem, no zachodni studenci go po prostu uwielbiają, nie? Ale on powiedział, że po Chinach widać właśnie, że komuniści są najlepszymi menadżerami kapitalizmu, bo oni chronią kapitalizm przed robotnikami. No i coś w tym jest, tylko gdzie tam jest w Chinach komunizm, ja się pytam w ogóle. To jest, na przykład słyszałem, że w Chinach nie ma żadnych banków prywatnych. Wszystkie banki są w jakiś sposób związane z państwem, nie? I to już jest faszyzm. Bo, to znaczy, jakby ktoś się chciał ze mną kłócić, czy to nie jest faszyzm, czy to jest faszyzm, to generalnie i tak nie wiemy w ogóle, co to jest faszyzm, bo tam podobno było 10 różnych filozofów od faszyzmu i każdy postrzegał to inaczej. Ale Mussolini powiedział, że ten ustrój, który on tam ma, nie powinien się nazywać faszyzmem, tylko korporacjonizmem, bo tam przede wszystkim chodzi właśnie o to stopienie się korporacji z państwem. A my to dzisiaj nazywamy faszyzmem. A dobra, rozgadałem się. A, sorry, w ogóle zapomniałem, chciałem wam jeszcze powiedzieć, bo a propos Trumpa, no teraz u władzy jest misiu Biden jakiś tam. To jak chcecie sobie coś zobaczyć, co to jest za gościu, to wejdźcie sobie właśnie na stronę Bombard's Body Language. Ona kiedyś miała kanał na YouTube, ale ją wyrzucili, bo ona analizuje mowę ciała różnych ludzi. Właśnie bierze takie krótkie urywki tam i analizuje. I tu jak wejdzie, a strona się nazywa Bombard's, tak jak to jest napisane, Bombard's Body Language, wszystko razem pisane, .com. I teraz chyba jak tu się kliknie na Browse, i tu się wbije Biden, to wyskakuje kilka filmików z Bidenem. Raz, dwa. Nie oglądałem tego jeszcze. Tego też nie, tego też nie. No to jest śmieszne. Uśmiech krokodyla.
To jest ten gościu, on też jest totalnym tabu na YouTube, nie wolno nic o nim mówić, ten Bobuliński, bo on opowiada, jakie tam biznesy kręcił syn Bidensa gdzieś tam w Chinach. Teraz idziemy na drugą stronę, są trzy strony. Tu coś chodzi o jakieś coś w uchu, chyba u Bidena, nie oglądałem tego. Tą panią Biden, wiecie co, nie wiem czy nie wiecie, Tara Reid opowiada, jaki to jest miły facet. To dalej chyba na ten sam temat. To nie wiem, dobra, przechodzimy na stronę trzecią i tutaj, bo już tutaj byłem raz dzisiaj. Ten filmik sobie obejrzyjcie. Tylko weźcie sobie jakąś torebkę na wymioty. Tutaj jest jakieś, tutaj chyba to są przysięgi w Senacie. Ceremonialne przysięganie. I tu przychodzą senatorzy ze swoimi rodzinami, z córeczkami i zobaczycie, co tu się dzieje. Ja tu więcej nie mogę mówić, bo ten film stanie się wtedy społecznie tam jakiś ten. Ale no i tak pozdrawiam przy okazji wszystkich lewicowców, bo ostatnio widziałem tak zalążek filmu u Jaruzelskiej był ten Hartman, tak? I ona się go pyta, co tam zrobiło z pana z lewicowca, a on mi wrażliwość na czyjąś krzywdę, od dziecka był uwrażliwiony, no to proszę bardzo, to jest wasz prezydent, lewicowcy, to jest wasza wrażliwość na krzywdę, jak się maca dziewczynki, kurde, na oczach wszystkich, w ogóle z palcem w tyłku to robi, nic się nie żenuje, nie? Dobra, to tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.